Analiza wideo sporządzona przez Amerykanina w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek. The disappearance of Iwona Wieczorek has left her friends and family devastated as they try to solve the mystery of what happened to her. Maybe you can help put it to rest. Nie musisz się już zastanawiać, Iwona była śledzona tego wieczoru przez trzech mężczyzn, którzy bili ją i molestowali na każdym etapie, jaki przeszła od restauracji na świeżym powietrzu do kąta na pasie, gdzie widzimy ją idącą na wideo. Trzech mężczyzn biło ją młotkiem, kolejnym metalowym przedmiotem i kawałkami drewna. Miała ślady ugryzień na prawym ramieniu, usta krwawiły, krew spływała po jej klatce piersiowej, gdy dalej bili ją młotkiem i innymi przedmiotami. Ci dzikusy bili bezbronną kobietę, podczas gdy Iwona wołała o pomoc. Gdy wideo przestało być odtwarzane, zabrali Iwonę właśnie tam, ponieważ zza płotu po jej lewej stronie wyszło dużo więcej osób, zdjęli jej ubrania i wsadzili do białego auta. Nic z tego nie widać, ponieważ winowajcy usunęli się z filmu. Widzę to, ponieważ studiowałem analizę wideo przez lata, potem pracowałem nad ponad 200 przypadków, które miały materiał wideo. Mam większe doświadczenie w dziedzinie analizy wideo niż jakikolwiek detektyw policyjny czy prywatny detektyw. To doświadczenie jest powodem, dla którego mogę rozwiązywać niewyjaśnione sprawy, których nikt inny nie był w stanie. Wymagało to dużo ciężkiej pracy i wielu godzin, żeby nauczyć się tego, czego się nauczyłem. Mówię to, ponieważ wiele osób pyta, jak mogę rozwiązać te sprawy, których nie może zrobić policja. To doświadczenie robi różnicę. Przekazałem dowody w tej sprawie tak, jak wielokrotnie przekazywałem dowody FBI i innym agencjom. Pracowałem nad tym, bo matka Iwony przeszła dużo i potrzebowała odpowiedzi na to, co się z Iwoną stało. Odpowiedź nie jest taka, na jaką liczyła, ale przynajmniej mama wie, co się stało tego dnia. Znam wszystkie szczegóły oprócz tego, gdzie zabrano jej ciało, tylko Bóg i zabójcy wiedzą, gdzie spoczywa jej. Jeśli macie jakieś informacje o whereabouts of Iwona Wieczorek, please contact Polish law enforcement at 997-58-321-5323.